zmiany klimatu postępują i postępują z winy człowieka. No wiecie, za 50 lat nie będzie można żyć na tej planecie, więc fajnie by było może coś z tym zrobić. Strajkujemy, żeby pokazać nasz sprzeciw wobec bierności polityków w kwestii zmian klimatycznych. Jeżeli nic w tym momencie nie zmienimy, cała gospodarka i życie społeczne, jakie znamy teraz, po prostu runie. W ogóle niesamowite, że tyle młodych ludzi mi też uważa to za ważne. My jesteśmy właściwie ostatnim pokoleniem, które może coś zmienić. Walczymy o naszą przyszłość, o to, żebyśmy mogli normalnie założyć rodzinę, normalnie myśleć o karierze. Chcemy pokazać, że też mamy głos. Że to jest naprawdę nasza walka całego naszego pokolenia.